Z rozkazu Jarla nakazuję ci stać. O, proszę o wybaczenie, Tanie. Zdawało mi się, że to ktoś inny. Tym razem udamy, że to się nie wydarzyło. Ale nawet wpływy Jarla nie są nieograniczone. Musisz zachować ostrożność. Nie zbliżaj się do mnie. W Skyrim nastąpił rozłam, którego nie zasklepi ni magia, ni czar. Nie powinno cię tu być. Ostrzegam. Nie powinno cię tu być. Ostrzegam, wynocha albo... Bóstwa ci sprzyjają. Wiedziałem. Proszę, pokaż mi. Talmor? Na dziewiątkę. Jest gorzej niż sądziłem. Więc... Północna strażnica. Teraz wiemy już, gdzie uderzyć. Zrobię wszystko, by uratować mojego brata. Dołączysz do nas, prawda? Toralda nie można zostawić na pastwę tych potworów. Co? Pojedynkę chcesz dyskutować z Talmonem? To szaleństwo. Mówisz poważnie, prawda? Dobrze, dam ci szansę. Ale jeśli ty tego nie zrobisz, ja to zrobię. Stój! Żartujesz sobie? Nawet gdybyśmy mieli takiego więźnia, zwolnić go może jedynie rozkaz cesarskiego legionu. Sugeruję odwrócić się na pięcie i odejść w swoją stronę. To nie jest informacja dla wszystkich. Odejdź. Szybciej. Żartujesz sobie? Nawet gdybyśmy mieli takiego więźnia, zwolnić go może jedynie rozkaz cesarskiego legionu. Sugeruję odwrócić się na pięcie i odejść w swoją stronę.
Potrzebujesz transportu? To jeden z tych cesarskich uczonych, co? Starzec odziany na szaro. Być może tak, ale nie mogę powiedzieć, że na pewno. Mam już dosyć problemów na głowie, próbując tylko przetrwać. A tak, pamiętam tego kapłana ćmy. Chciał, żeby go zaprowadzić do Smoczy Mostu, ale nie było mi po drodze. Wejdźmy do środka, czy do jaskini. Wszystko jedno, po prostu wejdź. Mogę zabrać cię do dowolnej ze stolic dzielnicy. Dokąd chcesz jechać? Właź na wóz i spadamy. Pierwszy raz w Samotni? To piękne stare miasto. Stolica Skyrim. Z zamkowych murów można było zobaczyć leżącą za górami Samotnię. Jest dokładnie taka, jak sobie wyobrażałam. Jeżeli przybywasz do Samotni, aby wstąpić do Legionu, to porozmawiaj z Rikke. Jeżeli nie, to unikaj kłopotów. Albo skończysz jak Rogvir. Wujka Rogvira. Powiedz im, że on tego nie zrobił. Na stanowiska. Svari, musisz iść do domu. Idź do domu i siedź tam, dopóki nie zjawi się twoja matka. Czytałam historię o wiatraku w Samotni, ale nie sądziłam, że będzie taki wielki. Powiedz jej, że jej wuj jest gnidą, która zdradziła najwyższego króla. Powinna o tym wiedzieć, Adwarze. Słodka jesteś, Vivien. Rogvirze. Pomogłeś Ulfrikowi Gromowładnemu ujść z miasta, gdy zamordował najwyższego króla Torryga. Otwarcie bramy Ulfrikowi było aktem zdrady wobec ludu Samotni. Nie ma prawa przemawiać! Nie było żadnego morderstwa! Kłamca. Ulfrik wyzwał Torryga! Pokonał najwyższego króla w uczciwej walce! To nasza tradycja! To starożytny obyczaj Skyrim i wszystkich Nordów! Dziś wyruszam do Sovngardu. Ale z ciebie wartownik! Chyba spodziewałem się czegoś więcej. Istotnie mogę przypominać dziarskiego szermierza, ale ponad wojaczkę preferuję cięty dowcip. Niech ci się nie wydaje, że możesz się ze mną targować. Niech zgadnę. Ktoś ci ukradł słodką półkę. Od kiedy to moi ludzie dają się pałętać samopas każdemu, kto przyjdzie do zamku? Czyżby? Rzeczywiście. Widziałem cię w Helgen. Któryś z więźniów, jeśli pamięć mnie nie myli.
Hadvar żyje? Mam nadzieję, że to prawda. Świetny z niego żołnierz. Tyle, że do tej pory się nie zgłosił. Więc nie mamy jak potwierdzić twojej wersji wydarzeń. Porozmawiaj w tym czasie z Legadrikke. Sądzę, że przyda nam się ktoś tak obrotny jak ty. Mało kto wyszedł cało z Helgen. Poza tym na pewno cała ta odsiadka była jednym wielkim nieporozumieniem. Byłby niespełna rozumu, gdyby spróbował. Nie ma tylu ludzi. Moi zwiadowcy meldują coś innego, panie. Codziennie przyłączają się do niego nowi sojusznicy. Popierają go już Pęknina, Gwiazda Zaranna i Zimowa Twierdza. To nie jest słuszna sprawa. To rebelia. Może pan to dowolnie interpretować, generale, ale on spróbuje zająć Białą Grań. Jarl Balgruf. Balgruf nie pozwala Legionowi zatrzymać się w swym mieście. Z drugiej strony odmawia też uznania roszczeń Ulfrika. Cóż, jeżeli nie chce się zgodzić na protektorat cesarstwa, to niech mu będzie. Niech mu Ulfrik splądruje miasto. Generale? Wy i ci wasi cholerni jarlowie. Panie? Nie można zmusić Norda do przyjęcia pomocy, o którą nie prosił. Jeżeli Ulfrik czyha na Białą Grań, to musimy go powstrzymać. Napisz jeszcze jeden list z typowymi banałami. Ale tym razem dodaj trochę własnych przemyśleń co do planów Ulfrika. Możesz trochę podkoloryzować. Niech to wygląda jak jego pomysł. Tak jest, panie. Wy, Nordowie, i to wasze przeklęte poczucie honoru. Panie? Udało ci się przeżyć Helgen? Generał Tullius powiedział mi, co się wydarzyło. Nieliczni uszli z życiem. Mam co do ciebie dobre przeczucia. A ja rzadko miewam dobre przeczucia. Wojowniczka powinna ufać instynktowi. Zrezygnujemy ze standardowych procedur. Przygotowałam małą próbę. Jeśli ją przejdziesz, porozmawiamy o przyjęciu cię do Legionu. Taka, która sprawdzi twą przydatność w warunkach polowych. Wysyłam cię z misją oczyszczenia fortu Hrakstad. Przetrwanie będzie równoznaczne ze zdaniem testu. Jeśli zginiesz, twój trup do niczego mi się nie przyda. Starożytni zbudowali wiele fortec, które znaczą krajobraz całego Skyrim. Niestety większość z nich obróciła się w ruinę. Praktycznie w każdym kryją się bandyci i włóczędze. Fort Hrakstad to jeden z niewielu, które pozostały niemal nienaruszone. Założymy tam garnizon, ale najpierw musisz uwolnić to miejsce od zamieszkujących je bandytów. Dobrze, właśnie to chciałam usłyszeć. A teraz przekujcie słowa w czyny, żołnierzu. Ten złom możesz sprzedać w to i tamto. Jeśli potrzebujesz mikstur, idź do aromatów Angeliny.